Andrzej Kulasek, witam w magazynie nhlsport.pl. Dziś ze mną tradycyjnie już moi koledzy redakcyjni Piotrek Kalisz Witam serdecznie. i Krzysztof Girgiel. Witam. I cóż, transmisji już nie będzie, bo sezon się skończył. Wprawdzie trochę to dłużej trwało niż nam się wydawało, że trwać będzie, bo jeszcze obejrzeliśmy sobie trochę spotkań. Jeszcze Devils się postawili Los Angeles Kings, ale w meczu numer 6, meczu decydującym o wszystkim, nie mieli już zupełnie nic do powiedzenia. W tym szóstym meczu wszystko rozstrzygnęło się tak naprawdę w 5 minut, pokażę dla Steve'a Berniera. Przez te 5 minut Los Angeles Kings, grając w przewadze, wtłukli 3 bramki Devils. No i z tej przewagi już jakby ciężko było się odbić, ciężko było odrobić tę przewagę Diabłom. Skończyło się 6-1 pogromem. No i co? No i Kings teraz mogli wyleczyć swoje kompleksy wobec tych innych drużyn z Los Angeles, wobec Dodgers i wobec Lakers. Kiedy Kings wygrali to mistrzostwo, na stadionie Dodgers pojawił się komunikat i owacja na stojąco się pojawiła, no to pewnie cieszą się teraz zawodnicy Kings, będą wpuszczani do tych samych klubów w Los Angeles co Lakers i Dodgers. Może też wreszcie telewizyjni dziennikarze w Los Angeles nie pomylą już logo Los Angeles Kings z koszykarskim Sacramento Kings, co miało miejsce podczas playoffów tegorocznych. Może dlatego już Devils trudno było się pozbierać, bo trudno też było im się skoncentrować, ponieważ za ławką New Jersey stała Taylor Stevens. To jest taka Kanadyjka, ale ona jest mniej znana z tego, że jest wielką fanką hokeja, natomiast znana jest z tego, że występuje w filmach dla dorosłych. Ostrzegała na Twitterze, że pojawi się na tym meczu i będzie kibicować Kings. Pojawiła się wprawdzie Peter DeBoer, który jest trenerem Devils. Odparował od razu, że to bardzo dobrze, że ona się pojawi, ponieważ jak ostatnio była na meczu Kings z Devils, to Devils wygrali. No tym razem szczęście uśmiechnęło się do królów. Ale dobrze, że nie była tak odważna jak holenderska aktorka w podobnej branży działająca, Bobby Eden, która na Twitterze przed finałem Mundialu w 2010 roku obiecała, że jeżeli Holandia zdobędzie złoto, to ona wraz z koleżankami obsłuży wszystkich swoich fanów na Twitterze. No na jej szczęście jej koleżanek wygrała Hiszpania. To No coś jak pewnie. Maradona kiedyś zapowiedział, że wokół pomnika będzie biegał na Golasa, jak Argentyna zdobędzie Mistrzostwo Świata. To podobna historia. Czyli jeszcze wiele do zobaczenia przed nami po prostu jest w takim razie. A kto jest takim, myślicie, największym bohaterem tych finałów? Według mnie historii było mnóstwo. Na przykład, nie wiem, Anze Kopitar, pierwszy Słoweniec, tak, który wzniósł do góry Puchar Stanleya, albo Jonathan Quick, który został wybrany najlepszym graczem fazy playoff. No dla mnie największym bohaterem jest chyba Dustin Penner, bo zaczął rok fatalnie. Wszyscy pamiętamy Te pechowe naleśniki, wszyscy pechowe naleśniki, pamiętamy. o których mówiliśmy w pierwszym programie, w pierwszym magazynie. Kiedy nabawił się kontuzji jedząc naleśniki, które przyrządziła mu żona. To było w styczniu, w lutym się okazało, że żona złożyła papiery rozwodowe, że się rozwodzą. Grał fatalnie. Po takim numerze to zrozumiałe, że Tak. Dustin nie chciał już dłużej. Tak, był bez formy. No i nagle odzyskał formę. Bodajże strzelił, tak, bramkę, dzięki której Kings awansowali do finału. No i teraz wznosi Puchar Stanleya, więc wszystko, co złe, się jakoś może o tym zapomnieć, bo teraz jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. No dla mnie takim oczywistym bohaterem był jednak Jonathan Quick. No to jest postać, bez której trudno sobie Kings wyobrazić. A drugim bohaterem jednak trener Daryl Sutter, który stworzył drużynę w oparciu o mocną defensywę i tak by na nowo zdefiniowało tę ligę. Pytanie, jak ten trend się utrzyma, ale okazało się, że w tym sezonie ten sezon zdominowały drużyny właśnie bazujące na mocnej, twardej defensywie. Te potęgi zasłużone jak Vancouver, jak Detroit szybko podpadały, podobnie Pittsburgh. No i zobaczymy, czy w przyszłym sezonie Kings, Phoenix Coyotes i te drużyny nadal będą w stanie bić się o finały. Znaczy, jedno jest pewne, że ten trend się chyba utrzyma, bo coraz powszechniejsze są głosy, że bez takiej twardej defensywy, bez pressingu zakładanego już w tercji obronnej przeciwników, nie będzie już można nic osiągnąć w lidze. Co do tego eksperci są raczej zgodni.
No i teraz pytanie, czy wszyscy dadzą radę się na to przestawić, tak? Bo są drużyny, które wybitnie grają pasywnie w defensywie, no daleko nie szukać. San Jose, tak wielka do niedawna potęga, która w tym sezonie wszystkie jej braki zostały obnażone właśnie tą twardą, mocną defensywą. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłym sezonie. To jeszcze na to poczekamy trochę, bo najpierw zobaczymy, kto wygra Euro, potem zobaczymy, ile medali Polacy zdobędą w Londynie. Natomiast już teraz rozstrzygniemy nasz konkurs, który ogłosiliśmy przed tygodniem. Piotrek, ponieważ to był twój szalony pomysł, przypomnij, o co chodziło. Nasi widzowie mieli do wygrania dwie bluzy, Chicago Blackhawks i Philadelphia Flyers, a żeby je wygrać, trzeba było stworzyć alternatywne loga tych drużyn. No i mamy dwóch zwycięzców. Mamy dwóch zwycięzców, słuchajcie. Bluzę Philadelphia Flyers, podobnież jak bluzę Chicago, obie nagrody oczywiście ufundowała stacja ESPN America. Bluza Philadelphia wędruje do Krzysztofa Tarnowskiego, który zrobił, no fantastyczne jest to logo. Powiem szczerze, że mi się ono bardziej podoba niż oryginalne. No. Podeślemy władzom klubu, może rozważą. Na pewno, to wtedy Krzysztof, Podzielimy się kasą. myślę, że tak, jakoś się dogadamy w kwestii honorarium. Także dla Krzysztofa bluza Filadelfii, dla Aleksandra Koniecznego bluza Chicago Blackhawks. No, nas tutaj uwiodło niebanalne podejście do tematu. Tak, nieco inne atuty niż poprzedni zwycięzca, jakby za poczucie humoru i nieszablonowe podejście faktycznie do tematu należy się bluza. Tak jest. Także zwycięzcom gratulujemy. My się z wami żegnamy na kilka miesięcy, wracamy jesienią, kiedy wystartuje nowy sezon Ligi NHL, a tymczasem dziękujemy bardzo i do zobaczenia.